Witam Was serdecznie na moim kanale Natalia Samarec, Zdrowie, Urodę i Fitoterapię. Dzisiaj porozmawiamy na bardzo, bardzo aktualny temat, bo właśnie od 16 kwietnia obowiązkowe są maseczki na naszych twarzach, kiedy wychodzimy z domu. I teraz powstaje pytanie u wielu osób, czy te maseczki rzeczywiście nas chronią, czy one nam są potrzebne? Niektóre osoby mówią, że wręcz odwrotnie, te maseczki i noszenie tych maseczek to nam szkodzi. I na niektóre pytania ja Wam dzisiaj postaram się odpowiedzieć. Natomiast jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszej opinii, także będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli w komentarzach pod wideo po prostu napiszecie, co Wy na ten temat myślicie. Natomiast zobaczcie, jakie informacje chcę Wam dzisiaj przekazać. No przede wszystkim na pewno wiecie, że pojawienie się epidemii koronawirusa sprawiło, że na długo przed tym, jak w ogóle zarządzono to obowiązkowe noszenie maseczek, one znikły z półek aptek i sklepów internetowych. Po prostu zabrakło. A jeżeli nawet gdzieś się te maseczki można było gdzieś znaleźć, no to pamiętacie, jakie były ceny? Po 500 zł nawet można było maseczki kupić. Dlaczego? Dlaczego myśmy rozkupiły te wszystkie maseczki? Może dlatego, że symbolem choroby, która gdzieś tam utkwiła w naszej podświadomości, to są maseczki antywirusowe, które widzieliśmy na twarzach ludzi z całego świata, w telewizji nam pokazywano i lekarze, i pielęgniarki, i ogólnie ludzie wszędzie, szczególnie no, zaczynało się oczywiście od Chin, wszyscy chodziły w tych maseczkach. O maseczkach było bardzo, bardzo głośno. I oczywiście, co tu się dziwić, że takie poczucie niebezpieczeństwa i myślenie, że maseczka może nas ochronić, sprawiło, że wpadliśmy w taką panikę. Taka pandemia paniki nawet się zaczęła, a nie tylko pandemia wirusa. Rozkupiliśmy wszystko i nawet więcej, co się pojawiło, ludzie zaczęli sobie wymyślać różne sposoby na takie zabezpieczenia. Zaczęły robić maseczki z biustonoszy, z majtek, wybaczcie, ale też z podpasek i z pampersów. No, to się zrobiło troszeczkę śmieszne. Dlaczego? Dlatego, że zapomnieliśmy, że maseczka na twarzy to nie jest tylko kawałek materiału, który mamy tu na twarz przyłożyć. Maseczka ma jakiś konkretny cel. I żeby ona spełniła ten cel, ona musi odpowiadać pewnym standardom. No są pewne wymogi do tej maseczki. Ale już pomijając ten fakt, że tyle tego wszystkiego nawymyślaliśmy, no jak nie było maseczek, no to każdy starał się sobie jakoś pomóc, no to teraz już maseczki są dostępne. Dostępne wszędzie i są w aptekach, i są w sklepach pasmanowych. Sama widziałam i też oczywiście na internecie i to zobaczcie w jakich cenach. Można kupić maseczki za 8 zł, tak jak tu jest pierwsza pozycja, albo za 120, tak jak jest tu ostatnia pozycja. I pytanie u nas pojawia się i którą z tych maseczek wybrać? Tą tańszą czy tą droższą? Czy one się czymś różnią? O tym właśnie Wam chcę dzisiaj powiedzieć. A może w ogóle warto kupić taką maseczkę? Zobaczcie, czy taka maseczka nas będzie chroniła? Czy one, te maseczki wszystkie tak samo działają? A złotóweczka to jest tak fajnie, ale jaka niesamowita reklama. Maska ochronna, antywirusowa i jeszcze podkreślone, że na pewno nas ochroni przed koronawirusem. No właśnie, ale rzeczywiście to z jednej strony jest śmieszne, ale z drugiej strony nie mamy po prostu odpowiedniej wiedzy. I teraz jakie maseczki powinniśmy nosić i jakie maseczki w ogóle są i jak te maseczki działają, kogo przed czym chronią. No pierwszy rodzaj to są maseczki chirurgiczne. Najbardziej chyba takie popularne, znane, kupowane, ale maseczki chirurgiczne są w jakim celu? Jakie jest ich przeznaczenie? No sama nazwa wskazuje, maseczka chirurgiczna to jest maseczka dla chirurgów, dla pielęgniarek, dla personelu medycznego. Natomiast czy ta maseczka chroni personel medyczny? Gdyby tak było, kochani, to nie byłoby tyle chorych lekarzy i pielęgniarek. A dlaczego chorują? Przecież chodzą cały czas w maseczkach. Bo się okazuje, że ta maseczka wcale nie chroni personel medyczny. Maseczka chirurgiczna chroni nie tego, kto ją nosi, a chroni od tego, kto ją nosi. W ogóle maseczka chirurgiczna była stworzona po to, żeby chirurg, który się schyla nad raną operacyjną, zasłonił swoją buzię i w momencie, kiedy oddycha lub kiedy mówi, to ta ślina, te kropelki nie trafiły do rany i żeby ta rana nie była później zanieczyszczona, zainfekowana. Także to pacjenta chroni taka maseczka, a nie chirurga.
Owszem, niektórzy specjaliści mówią, że jednak dla chirurga ona też jest pewnym zabezpieczeniem od jakichś płynów, które mogą tu być, od jakichś bakterii, na przykład typu gronkowców, paczorkowców, ale na pewno ta maseczka nie chroni przed wirusami i my z Wami już to wiemy, kiedy słuchamy wiadomości w telewizji i wiemy, że lekarze niestety bardzo często chorują. I o tym, że maseczka niestety nie chroni przed wirusami, taka maseczka chirurgiczna. Mówi też profesor Władimierz Gut, jest ta informacja na internecie, jest wirusologiem i właśnie opowiada, że maseczka chroni chirurgów, chroni też ludzi, które robią badania, żeby właśnie one nie zanieczyściły próbki, które badają, właśnie tym jakimiś kropelkami śliny, wydychanym powietrzu też mogą być nosicielami jakichś wirusów czy jakichś bakterii, żeby po prostu ten materiał ich genetyczny gdzieś tam nie trafił na jakąś próbkę. Po to są potrzebne. Ale też na przykład pan profesor opowiada, jakie może być niebezpieczne to, że wszyscy teraz nosimy maseczki, ale nie znamy, jakie są zasady noszenia tych maseczek. Jakie są zasady ubierania maseczek, ściągania maseczek i utylizacji. Że my, zachowując się niewłaściwie, możemy zanieczyszczyć środowisko i możemy spowodować, że niestety ten wirus będzie się rozprzestrzeniał. Ale też nie tylko tu pan profesor wirusolog mówi, w różnych krajach mówią o tym lekarze. Kolejnego lekarza, którego słuchałam, Eugeniusz Komorowski, to jest doktor nauk medycznych, lekarz pediatra, który też właśnie tłumaczy o tym, że jeżeli my z Wami nosimy takie maseczki, na przykład te maseczki chirurgiczne, które bardzo często nie umiemy nosić i nie umiemy się zachowywać, maseczki, które non-stop poprawiamy, non-stop dotykamy tej maseczki swoimi rękami, a maseczka, ona gromadzi te wszystkie wirusy i bakterie, które są w wydychanym powietrzu, jeżeli my właśnie mamy tego wirusa czy jakieś tam bakterie, bo ona bardzo szybko już za pół godzinki będzie wilgotna i na pewno myślę, że każdy z Was to wie, nawet jeżeli ktoś nigdy nie nosił maseczki, ale kiedyś był, no nie wiem, na zimnym powietrzu w zimie, gdzieś tam zakładał szalik, to wiecie, że jak oddychamy nasze powietrze do szalika, to tu bardzo szybko się robi wilgotno. Tak samo jak nosimy maseczkę. I jeżeli jest nam niewygodnie, no bo to jest dyskomfort, że człowiek sobie gdzieś tam poprawia, no to my rękami cały czas to dotykamy i wręcz odwrotnie może to spowodować, że będzie dla nas to tylko bardziej niebezpieczne niż korzystne. Także pewnych zasad noszenia maseczek, utylizacji trzeba się nauczyć. Ale nie tylko o to chodzi. Chodzi jeszcze przede wszystkim o to, czy ta maseczka nam pomoże. Jeżeli ona nas nie chroni, bo nie chroni przecież personel medyczny i nie chroni nas, to my musimy zrozumieć, która maseczka nas ochroni, jakie maseczki trzeba nosić, a kiedy nosić na przykład takie chirurgiczne, jeżeli już innych nie mamy. No, jeden, drugi taki rodzaj maseczki to jest maseczka z materiału, ze zwykłego materiału, to co wszyscy z Wami robimy, niektórzy to szyją, niektórzy kupują gdzieś tam uszyte maseczki lub zlecają gdzieś krawcowe, żeby te maseczki uszyła. I znowu taki, będzie miała dokładnie takie same działanie lub podobne działanie jak te maseczki chirurgiczne, bo wszystko zależy od tego, z jakiego jest materiału, oczywiście ile jest warstw, ale trzeba pamiętać, że maseczka, która przepuszcza w ogóle powietrze, przecież przez tą maseczkę oddychamy. I jeżeli ona przepuszcza powietrze, to nie zapominajmy, w jaki sposób w ogóle wirusem możemy się zarazić. My zarażamy się drogą kropelkową, jak to powietrze gdzieś tam ślina, kropelki, śliny na przykład lub jakiś wydzielin z nosa trafią znowu takie do powietrza, my to wdychamy lub na jakieś powierzchnie, które dotykamy i później dotykamy tymi zanieczyszczonymi rękami gdzieś naszych śluzówek, ale też przez drogę powietrzną, bo wirusy mogą się unosić w powietrzu, tym bardziej w powietrzu zanieczyszczonym i jeżeli jest na przykład dużo kurzu, to na tych drobinkach kurzu bardzo długo wirusy mogą w powietrzu się zatrzymywać. I jeżeli nasza maseczka, nasz materiał, on przepuszcza powietrze, bo przecież oddychamy, to znaczy, że przepuszcza powietrze. Jak przepuszcza powietrze, to niestety z tym powietrzem też przypuści nam wirusa. I takie maseczki też są nie do końca skuteczne. W jakimś stopniu na pewno zatrzymują wirus, ale na pewno nie 100% tego wirusa nam zatrzymają. I zobaczcie, tu mam takie zdjęcie, gdzie znalazłam też filmik w internecie. Chłopak pokazuje, jak on robi test przepuszczalności wilgoci i powietrza przez różne rodzaje maseczek, w zależności od tego, z jakiego materiału. Widzicie, po prawej stronie, gdzie jest strzałka, on ma taki atomizer. Nie wiem, co on tak naprawdę ma, bo to można zrobić zwykłym dezodorantem lub jakimkolwiek innym takim rozpylaczem.
i przez maseczkę, jak psika, no to widzimy, że na drugą stronę to wszystko wylatuje. Wylatuje powietrze i kropelki nawet tego płynu. Także jeżeli człowiek, nawet chory, ma tą maseczkę i kicha, no to część śluzu i wilgoci zatrzyma maseczka w środku, ale część i tak wyleci. Także ta maseczka, ona nawet chorych, raczej tak, nas przed chorymi nie do końca chroni. Tak samo w inną stronę, jeżeli w jedną stronę przepuszcza, to i do nas to powietrze przypuści. Oczywiście przypuszczalność tych maseczek, ona jest różna i to też można sobie posprawdzać nawet w domu, jak gdyby ktoś chciał, ale ja Wam chcę pokazać, jakie maseczki w ogóle istnieją, takie, które naprawdę mogą się sprawdzić. Zwykle mówimy o półmaskach ochronnych typu TFP. I takich maseczek typu FFP jest trzy rodzaje: FFP1, FFP2 i FFP3. Ten numerek pokazuje, na ile są w stanie przefiltrować to powietrze i odfiltrować niepotrzebne różnego rodzaju cząsteczki, które w tym powietrzu mogą być. I im wyższa liczba, ta trójeczka, tym bardziej bezpieczna. I jeżeli to jest maseczka typu FFP1, to ona nas chroni przed nietoksycznymi i niefibrogennymi pyłami. W jakich sytuacjach ona się zaleca? Zwykle stosowana jest w przemyśle budowlanym lub spożywczym. Także kupując maseczkę, można popatrzeć na ten numerek. Ale nas nie interesuje przemysł budowlany i spożywczy, bo jest maseczka typu FFP2, która zatrzymuje jeszcze bardziej drobne jakieś cząsteczki z powietrza i ona będzie nas chronić przed stałymi płynnymi pyłami, które są szkodliwe dla zdrowia. Będzie nas też chroniła przed dymem i różnymi cząsteczkami aerozolu. Ona już jest, można powiedzieć, no, fajniejsza i bardziej bezpieczna, a raczej tak bardziej będzie dla nas stwarzała tą sytuację, kiedy czujemy się bezpieczniejsi. Natomiast to jeszcze też nie jest ta maseczka, która nas ochroni przed wirusami. I ta zwykle jest stosowana w przemyśle metalowym lub w górnictwie, tam gdzie tych pyłów szkodliwych dla zdrowia jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. My z Wami powinniśmy zwrócić uwagę na maseczkę typu FFP3. Dlaczego? Zobaczcie, ona filtruje cząsteczki takich substancji rakotwórczych, radioaktywnych i chorobotwórczych, takich jak wirusy, bakterie i zarodniki grzybów. I jeżeli mówimy, że maseczka ma być antywirusowa, to na pewno to nie jest maseczka chirurgiczna i na pewno nie jest maseczka z materiału, nieważne czy z jakiego, ona będzie uszyta. Tylko będzie to maseczka, która posiada specjalny filtr, który odfiltruje bardzo, bardzo drobne substancje, w tym wirusy, bakterie i zarodniki grzybów. I taką maseczkę ogólnie najczęściej jest stosowana ona w przemyśle chemicznym, ale w sytuacji takich epidemii ona będzie najbardziej wskazana. I ogólnie te maseczki tak naprawdę no, powinny nosić osoby chore przede wszystkim, żeby w tym wydychanym powietrzu nie było tych wirusów. No i osoby, które się opiekują chorymi, lekarze muszą mieć maseczki, które mają zamontowany ten filtr FFP3, a nie zwykłą maskę chirurgiczną. To kochani, odpowiedzmy sobie na pytanie. To od czego w takim razie będą chroniły nas te maseczki, które wcześniej wykupiliśmy w aptekach albo teraz dokupujemy, bo obowiązek od 16 te maseczki nosić. Od czego będą nas chronić? No na pewno od mandatu. Bo jest obowiązek noszenia maseczek. Także to już jest ogromny plus, bo trochę kasy w kieszeni zostanie. Ale oczywiście no, pytanie zostaje w takim razie i co mamy zrobić? Czy w ogóle to jest no, bezpodstawne noszenie tych maseczek? No nie do końca. Już nie mówiąc o tym, że osoby chore, tak, one powinny nosić maseczki, zmieniać ich bardzo często, bo chodzi o to, żeby ograniczyć maksymalnie wydalanie tych wirusów w powietrze, żeby nie zarażać innych. Natomiast dla nas, dla osób, które teoretycznie są zdrowi. Dlaczego mówię teoretycznie? Bo nikt z nas tak naprawdę nie wie, czy my jesteśmy zdrowi na 100%, czy nie jesteśmy przypadkiem jakimś nosicielem. Co to znaczy nosiciel? Nosiciel to jest człowiek, który ma wirusa gdzieś tam w swoim organizmie, tu w durnych drogach oddechowych, natomiast choroba się nie rozwinęła, bo mamy na przykład bardzo mocny układ immunologiczny, on sobie bardzo fajnie pracuje, on sobie wytwarza przeciwciała i my nie chorujemy. Albo nawet ktoś, mówimy, przychodzi na nogach, ma te objawy choroby,
które w ogóle nie uważa za objawy, bo ono może troszeczkę jest bardziej zmęczony, bo taki jest bardzo łagodny przebieg tej choroby. Ale większość ludzi nie traktuje takie zwykłe zmęczenie jako a koniecznie jestem chory, przeziębiony, tym bardziej na koronawirusa. No zmęczony, no znudzony, no może popracowałem trochę za dużo w ogrodzie, a może w ogóle na mnie ta wiosna tak wpływa. No różne tłumaczenia mogą być u nas, naszego stanu zdrowia. A może akurat jesteśmy chorzy, jesteśmy zarażeni i możemy zarażać innych. Także no można powiedzieć, że takie noszenie ogólnie przez społeczeństwo maseczek w sytuacji, kiedy idziemy w towarzystwo, gdzie idziemy gdzieś tam na zewnątrz, musimy zrobić jakieś zakupy. No to wtedy jeszcze można powiedzieć, że to rzeczywiście ma sens, no, takie zapobieganie. Natomiast absolutnie to nie ma sensu, jeżeli będziemy nosić to maseczki na okrągło i jeżeli będziemy ich nosić w domu, a nie mamy chorych, chyba że chorym się opiekujemy. Także no, nosimy ich tylko wtedy, kiedy rzeczywiście no, gdzieś tam kontakt z innymi osobami jest. I kochani, co jest najważniejsze, bo maseczki maseczkami, no będziemy ich nosić, jest taki obowiązek w jakimś stopniu, mam nadzieję, że to rzeczywiście nam pomoże, chociaż no znowu taki wracamy do tematu maseczka, pamiętajcie, żeby nosić ją tak, żeby sobie nie zaszkodzić, nie dotykać non-stop ją rękami, bardzo szybko zmieniać te maseczki, bardzo dobrze ich utylizować, albo po prostu prać w gorącej wodzie, prasować żelazkiem, nie roznosić te zarazki. Ale najważniejsza jest zasada Hisedo. Zasada, która składa się z tych 6 punktów, o których mówiłam ostatnio na webinarze. To one są najważniejsze. I w tej zasadzie też są te maseczki nasze, ale to jest tylko jeden z podpunktów. Najważniejszy cały system. Jeżeli nie byliście na tym webinarze, jeżeli go nie oglądaliście, bo on jest w nagraniu i jest na moim kanale, to ja Wam linka zamieszczę tu w opisaniu pod tym wideo. Jak najbardziej kliknijcie i pooglądajcie sobie. Bo to jest bardzo ważne, by chronić zdrowie swoje i zdrowie swoich bliskich. A ja Was bardzo proszę, żebyście napisali jednak mi, co Wy myślicie na temat tych maseczek, czy nosicie maseczki, jakie w ogóle maseczki macie i jak się w ogóle w tej chwili czujecie. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i będziemy mówić o różnych innych tematach, też między innymi związanymi z koronawirusem. Na przykład porozmawiamy z Wami o tym, czy rzeczywiście jest tak, że osoba chora jest bardziej narażona na tego wirusa, dla kogo ten wirus jest bardziej niebezpieczny, jak się przed nim chronić i tak dalej. Także subskrybujcie mój kanał, bądźcie ze mną, a jeżeli uważacie, że warto udostępnić ten filmik, żeby inni zobaczyli, to zróbcie to. I wszystkiego dla Was najlepszego. Najważniejsze, bądźcie zdrowi. Z Wami była Natalia Samarczyk.